Nie odkryję chyba Ameryki, mówiąc, że uniwersum Gwiezdnych Wojen jest wręcz przerażająco rozległe i pojemne. W samych tylko filmach jest z nich miejsce i na Jar Jara, i na Lorda Vadera. Nie, jeszcze raz. W samych tylko filmach jest z nich miejsce i na Ewoków, i na Lorda Vadera. Mamy momenty zarówno poważne, jak i komiczne. Mamy strzelaniny, pojedynki na miecze, kosmiczne bitwy, romans, co tylko dusza zapragnie. Zresztą wyjdźmy poza świat filmów. Przykładowo także gry sygnowane tym klasycznym logo zawierają się w spektrum od takich z głębokimi scenariuszami z masą filozoficznych dylematów, po tytuły, których celem jest jedynie rozrywka. O matko... Chyba kupię sobie kinek dla tego tańczącego imperatora. Do tego mam jeszcze książki, komiksy, wszystko pisane przez rozmaitych autorów z bardzo różnymi pomysłami, no i serial animowany, będący tematem dzisiejszego odcinka, który tę niesamowitą różnorodność gwiezdnowojennego uniwersum obrazuje chyba najpełniej. No dobra, ale zacznijmy od początku. Akcja całej serii, która zdaje się ma obejmować 100 odcinków, umiejscowiona jest w tych 3 latach dzielących Atak Klonów od Zemsty Sith. Możliwe, że kojarzycie inny serial o niemal tej samej nazwie, emitowany na Cartoon Network w 2003 roku, czyli 5 lat wcześniej, stworzony przez Gendiego Tartakowskiego. O tej kreskówce nie będziemy dziś mówić, bo jest powszechnie uznawana za arcydzieło animacji, pozycję obowiązkową dla każdego fana i nie tylko. Całkiem słusznie zresztą. A skupimy się na serii ocenianej nieco bardziej niejednoznacznie, która podejmuje temat wojen klonów po swojemu, nie będąc bezpośrednią kontynuacją w rozumieniu chronologii, ale na pewno nawiązując do nich w znacznym stopniu, rozwijającą niektóre wątki i pokazującą wydarzenia z wielu różnych perspektyw. Masa fanów podchodziła do tych nowych wojen klonów niezbyt pozytywnie, z kilku powodów. Przede wszystkim pamiętali oni wspomnianą wersję Tartakowskiego i dosyć nieufnie podchodzili do zmiany formy i estetyki, a także techniki animacji. Co gorsza, zanim rozpoczęto emisję serialu, pojawił się pełnometrażowy film, wygodnie nazwany kolejny raz The Clone Wars, który był, no, nędzny nawet bardzo. Cała fabuła opierała się na tym, że Republika chce mieć wsparcie Jabby i dostęp do jego szlaków handlowych. Podobnie separatyści, więc ci porywają jego synka Rota i wrabiają w tę drugą stronę konfliktu. Nuda. Poza tym wyszło to strasznie infantylnie, historia nie angażowała widza kompletnie, no i za mało czasu ekranowego dostali bohaterowie nowej trylogii, których akurat dało się lubić, tacy jak Obi-Wan czy Dooku. Główną rolę pełnili Anakin i jego padałanka Ahsoka Tano. Tak, tak, Anakin dostaje pod swoje skrzydła podopieczną, co jest pewnie najgłupszą decyzją w historii zakonu, no ale hej, czego się spodziewać po goście, którzy do tej pory głównie siedzieli na tyłkach i ignorowali wszelkie możliwe sygnały mówiące, że coś z tym chłopakiem może pójść nie tak. W każdym razie o Anakinie i Ahsoce wspomnę nieco później, tymczasem wróćmy do samego filmu. Zebrał on dosyć zasłużenie masę negatywnych recenzji i tylko potwierdził obawy fanów, że oto Lucas wysmażył taką wydmuszkę dla dzieci. Niedługo potem wystartowała też seria i szczerze mówiąc też nie byłem do końca zachwycony. Zaczęło się od paru nudnawych odcinków, gdzie oczywiście wszystko było ugrzecznione i dostosowane do gustów młodej widowni. Z czasem jednak pojawiały się coraz mroczniejsze, poważniejsze i bardziej niejednoznaczne odcinki. Ludzie na ekranie umierali albo byli torturowani i nikt się nie cackał z pokazywaniem tego, a serial zaczął poruszać naprawdę interesujące problemy. Zupełnie jakby autorzy w którymś momencie zrobili takie badania oglądalności i wyszłoby im, że serial oglądają raczej takie nerdy jak ja, a nie ich młodsi bracia, więc już nie muszą się przejmować tym, co jest odpowiednie dla dzieci, a co nie. The Clone Wars liczy sobie na dzień dzisiejszy 4 sezony, to jest 88 odcinków, i oczywiście do tej pory trafiały się epizody i lepsze i gorsze. Tyle, że w ostatnich sezonach nawet nieco słabszym odcinkom udaje się wyróżnić na tle reszty stawki. Na przykład ciekawym podejściem do tematu, adaptacją jakiegoś popularnego filmowego motywu na gwiezdnowojenną modłę, czy przybliżeniem jakiejś postaci albo planety uniwersum. Te lepsze natomiast to prawdziwe perełki, które niekiedy oglądało mi się o wiele przyjemniej niż nową trylogię. Posiadały bowiem fantastyczny klimat, znacznie bardziej interesujące rozwiązania fabularne, czy zwyczajnie bohaterowie zdawali się być skonstruowani o wiele lepiej niż w filmowych scenariuszach. W jakimś następnym filmiku postaram się wybrać 10 moich ulubionych odcinków The Clone Wars, a tymczasem posłuchajcie proszę, dlaczego uważam, że ten serial jak najbardziej daje radę. Po pierwsze, wspomniana różnorodność. Niemal każdy odcinek, z wyjątkiem tych kilkuczęściowych rzecz jasna, to inny klimat, inna stylistyka, inny punkt ciężkości. Przez te 4 sezony bohaterowie odwiedzają masę planet i innych lokacji, biorąc udział w rozmaitych wydarzeniach, stając naprzeciw nie tylko standardowym zagrożeniom ze strony Sithów i separatystów, ale zmagając się też z masą innych problemów. Od takich zwyczajnych związanych z egzystencją w świecie miliona różnych sprzecznych interesów i relacji,
po całkowicie powieprzone, których nie ma co próbować zrozumieć i lepiej wyręczyć się standardowym wyjaśnieniem. Moc. Okej, przykłady. Lubicie film o zombie? Pewnie spodoba wam się motyw z klonami próbującymi pozostać przy życiu w dosyć ograniczonej przestrzeni opanowanej przez kontrolowanych przez swoją królową Geonosian. A jak już przy klonach jesteśmy, to serial porusza nawet temat tego, ile człowieczeństwa jest w klonach, czy powinni być tylko posłusznymi narzędziami, czy może należą im się te same prawa co ludziom i tak dalej. A może wolicie zamiast armii identycznych żołnierzy poglądać w akcji prawdziwych badassów tego uniwersum, to znaczy łowców nagród? Także i oni mają swoje momenty, na przykład kapitalne otwarcie drugiego sezonu, gdzie jeden z nich kradnie holokron ze świątyni Jedi. Właśnie, Jedi. Jeśli inaczej niż ja nie uważacie zakonów schyłku Republiki za bandę ślepych i upośledzonych leniów, to również powinniście być usatysfakcjonowani. Mamy na przykład odcinek, gdzie Obi-Wan musi zinfiltrować więzienie i pomóc wrogom Republiki w ucieczce, aby zdobyć potrzebne informacje. Mamy odcinek, gdzie Anakin pojedynkuje się z uosobieniem ciemnej strony mocy, co jest może mało subtelną aluzją, ale kończy się interesującą w kontekście tej postaci puentą. Mamy odcinek, gdzie obaj Jedi muszą współpracować z hrabią Dooku i to właśnie ich interakcja jest tym, co niesie cały odcinek. You should be more patient, master. After all, the Count is an elderly gentleman and doesn't move like he used to. I suppose you're right. I would kill you both right now if I did not have to drag your bodies. Mamy wreszcie epizody, gdzie jest sporo akcji, Jedi wreszcie cokolwiek robią i odnoszą nawet sukcesy. Tak jak wspominałem, czasami pojawi się jakiś słabszy odcinek, który okazuje się wtórny albo zwyczajnie mniej ciekawy, ale z drugiej strony cholera wie, może ktoś lubi oglądać negocjacje w Senacie czy przygody droidów. Jak już autorzy próbowali dogodzić wszystkim, no to chyba nie powinienem narzekać. Ale szczerze nie wiem, kto mógłby być fanem epickiej bitwy pod wodą między setką Jar Jarów a generałem Rekinem, ale domyślam się, że nie takie rzeczy fani już musieli przełknąć. No i tutaj przechodzimy do drugiej, moim zdaniem, bardzo dużej zalety The Clone Wars, czyli bohaterów. Z tymi prawie 90 odcinkami poznaliśmy bądź odwiedziliśmy ponownie sporo znanych i nieznanych światów uniwersum Gwiezdnych Wojen. I analogicznie mają się sprawy z postaciami. Mamy okazję podglądać po pierwsze bohaterów, którzy pojawili się w nowej trylogii, co jest w sumie dosyć oczywiste. Po drugie bohaterów stworzonych specjalnie na potrzeby tego serialu bądź poprzedniej animowanej serii, takich jak Ahsoka czy Asajj Ventress. I po trzecie bohaterów, którzy zasłyną, podążając tutaj chronologię uniwersum, na gwiezdnowojennej scenie dopiero później, podczas wydarzeń znanych ze starej trylogii, takich jak na przykład Wilhuf Tarkin czy Admirał Akbar. Wreszcie poświęcono trochę czasu czarnym charakterom, takim jak Dooku czy Grievous, rozwinięto wątek Asajj i dodano do tego panteonu kilka innych godnych zapamiętania Schwarz charakterów, takich jak Savage albo Cad Bane. Nie jestem natomiast przekonany co do powrotu innego, złego do szpiku kości Zabraka, ale jakoś nigdy nie byłem jego fanem, tak czy inaczej. Co najważniejsze, udało się bardzo fajnie nakreślić głównych protagonistów. Przede wszystkim Anakin. Anakin wreszcie do 3 razy sztuka jest bardzo dobrze oddaną postacią. Bardzo zręcznie udało się scenarzystom uchwycić to, jak różni się w swoim myśleniu i zachowaniu od innych Jedi. Skywalker jest tutaj skutecznym i zdeterminowanym rycerzem oraz utalentowanym generałem, który musi sobie radzić z ukrywaniem związku z Padme, nieciekawymi wydarzeniami z przeszłości, pokusami ciemnej strony, a dodatkowo ma jeszcze szkolenie uczennicy na głowie. I nie jęczy tak jak jego filmowe wcielenie, tylko działa, podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność. Jest kilka bardzo fajnych scen, gdzie dostajemy subtelne aluzje, że Anakin jest dosyć oryginalnym Jedi. Na przykład kiedy dusi mocą przesłuchiwanego, a w którymś momencie nawet widzi swoją mroczną przyszłość i jest tym cholernie przerażony. Jednak ostatecznie, jak wiemy, i tak będzie musiał się zmierzyć ze swoim przeznaczeniem. Krótko mówiąc, przyszły Lord Vader to w Wojnach Klonów zupełnie inna postać niż ta jęcząca kłoda drewna, jaką znamy z filmów. Nareszcie można mu kibicować, można się z nim utożsamiać i w zasadzie staje się jedną z najfajniejszych postaci tego serialu, właśnie ze względu na to, że nie jest nudny, nie jest kryształowy, ale trudno odmówić mu też zalet i jak najbardziej da się go lubić. Natomiast Ahsoka to trochę inna sytuacja. Wiadomo, postać ta została stworzona, żeby dzieciaki miały z kim się identyfikować. Anakin czy Obi-Wan to już ukształtowani rycerze Jedi, ale młoda padałanka to ciągle żółtodziób, który dopiero uczy się korzystać ze swojego wielkiego potencjału. Idealny materiał, bo przeczytał nim kreskówkę, prawda? No cóż, w związku z tym większość historii z nią w roli głównej to typowe moralizowanie i dosyć toporne promowanie wartości takich jak uczciwość, odwaga, odpowiedzialność i tak dalej. Innymi słowy, oglądamy przez większość czasu, jak Ahsoka popełnia jakieś błędy, potem je naprawia i czegoś się przy okazji uczy, a w międzyczasie będąc irytującą i zuchwałą jędzą, którą dawno już bym zamordował, będąc na miejscu Anakina.
Gdzieś w okolicach czwartego sezonu sytuacja się nieco zmieniła i odkryłem, że Ahsoka jakoś przestała mnie wnerwiać i w zasadzie odcinki z nią na pierwszym planie, choć z przyzwyczajenia spodziewałem się jakiegoś nudzenia, okazywały się bardzo dobre. Bardzo podobał mi się epizod, w którym trafiła na planetę, gdzie grupka Trandoshan zbierała padałanów takich jak ona, by sobie na nich popolować. Co oczywiście na myśl nasuwa natychmiast pewną rasę łowców z innego uniwersum. Albo kiedy praktycznie w pojedynkę musiała poradzić sobie z całym oddziałem mandaloriańskich terrorystów, wcześniej udając przykładną narzeczoną, a musicie wiedzieć, że Mandalorianie traktują kobiety, przynajmniej te nie swoje, niczym najbardziej ortodoksyjni talibowie. Ogólnie Ahsoka sporo dojrzała przez ten czas i chyba oficjalnie przestanę narzekać na jej częsty udział w serii, bo straciła w końcu moim zdaniem status piątego koła u wozu. Całkiem nieźle oddano też jej relacje z Anakinem. Od wiecznych konfliktów i udowadniania sobie swojej wartości, po dosyć spore przywiązanie i wzajemną troskę, co było szczególnie widać we wspomnianym odcinku z porwaniem przez Trandoshan. Ta dwójka dobrze do siebie na dłuższą metę pasuje, oboje są bardzo niezależni i lubią działać po swojemu, no i dosyć dobrze było widać różnicę w podejściu tego duetu na tle innych tandemów Mistrz Padawan. Ciekaw jestem, w jaką stronę ten wątek podąży, no i co za Soką, która również miała mały przebłysk swojej przyszłości w którymś odcinku, natomiast jak wiadomo, nie ma jej nigdzie w zemście Sith. Średnio wypada na tym tle Obi-Wan, który tutaj przez większość czasu pełni rolę wyluzowanego wesołka, którego bawi niemal wszystko. Sytuacja ta zmienia się raz na jakiś czas, jednak zdecydowanie częściej wolałbym oglądać poważniejszego Kenobiego. Choć trzeba przyznać, że jak już dostaje po tyłku, to konkretnie. Za to muszę powiedzieć, że autorzy scenariuszy naprawdę mają jaja, dotykając tutaj nawet życia uczuciowego Obi-Wana, co jak wiadomo jest mocno kontrowersyjnym tematem, jeśli chodzi o Jedi. Mianowicie poznajemy obiekt uczuć mistrza Anakina i biedny Kenobi zostaje w końcu postawiony przed trudnym wyborem. Albo miłość i szczęście, albo tkwienie przez kilkadziesiąt lat na środku pustyni. Szkoda, że nie do końca wykorzystano potencjał hrabiego Dooku, który tutaj pełni rolę tradycyjnego, czarnego charakteru, siedzącego sobie przez większość czasu wygodnie gdzieś poza teatrem działań i wiecznie zaskoczonego kolejnymi porażkami. Podobnie Grievous to tutaj wieczny przegrany, który ciągle nie zorientował się, że droidy, którymi dysponuje, są do niczego. O wiele lepiej wypada Asajj Ventress, szczególnie po małym zwrocie akcji w połowie trzeciej serii, gdzie jej postać nabiera kształtów. Oczywiście metaforycznie, bo wizualnie dalej jakoś nie jest w moim typie. W zasadzie mógłbym tak godzinami. Ilość postaci przewijająca się przez ekran w trakcie tych czterech sezonów jest ogromna i część mnie naprawdę zachwyciła, jak na przykład Cad Bane, który powinien dostać swoją historię w książce, grze, czymkolwiek, bo to jedna z najlepszych rzeczy, jaką ten cykl wydał na świat. A część rozczarowała, jak na przykład świetnie zapowiadający się wątek bezwzględnego i antypatycznego Ponga Krela, który ostatecznie zakończył się tak nieciekawie i bez zaskoczenia, jak to tylko było możliwe. Ogólnie jednak oceniam aspekt kreacji bądź rekreacji bohaterów bardzo pozytywnie. Podoba mi się, jak rozwinięto ich osobowość w odcinkach, w których grają pierwsze skrzypce, rozbudowano sieć relacji z innymi postaciami i ogólnie zapoznano bliżej z tyloma personami, które gdzieś tam tylko mignęły w filmach. Muszę powiedzieć także, że bardzo podoba mi się sama realizacja i mam tu na myśli zarówno animację, jak i udźwiękowienie. Co do strony wizualnej, to na początku trudno mi było się przyzwyczaić do tej stylistyki. Modele postaci wzorowane były na kreskówce Tartakowskiego, jednak o ile w klasycznej dwuwymiarowej animacji taki styl mi nie przeszkadzał, to tutaj jakoś nie mogłem się przekonać do tak groteskowego czy karykaturalnego wręcz przedstawienia, na przykład hrabiego Dooku z tą jego kompletnie niewymiarową głową, czy tego, że wszyscy bohaterowie najwyraźniej mają w poważaniu mycie włosów. Z czasem jednak przestało mi to przeszkadzać, to znaczy styl, a nie mycie włosów. A wręcz zaczęło podobać i chyba jednak wolę takie podejście, niż gdyby graficy mieli się silić na realizm, bo jak wiadomo, wówczas taka animacja zestarzałaby się wiele szybciej. Co więcej, plenery wyglądają miejscami przepięknie. Scenki batalistyczne czy pojedynki prezentują się odpowiednio dynamicznie, bardzo ładnie odwzorowano także mimikę twarzy bohaterów. Z tym współgra udany angielski dubbing, wybaczcie, polskiego jeszcze nie słyszałem, co do którego również nie byłem przekonany, no bo jak to Dooku bez głosu Christophera Lee? Mace Windu bez głosu Samuela L. Jacksona? A przede wszystkim Yoda bez głosu Franka Oza? Efekt końcowy jest jednak satysfakcjonujący i choć czuć różnicę, to jednak nie na tyle, by przeszkadzało to w oglądaniu, czy dawało poczucie, że oglądamy nie tę postać, co trzeba.
Irytował mnie tylko jamajski akcent Kita Fisto. Ja rozumiem, że te jego macki wyglądają bardzo rasta i tak dalej, ale bez przesady. Nie słyszymy co prawda na początku słynnego motywu otwierającego każdy film, a raczej krótką wariację na ten temat, po którym zresztą do akcji wchodzi narrator, a nie przelatujące przez kosmos akapity tekstu, ale to była chyba dobra decyzja, bo można dzięki temu od razu przejść do oglądania niespełna półgodzinnego odcinka, zamiast za każdym razem czekać, aż skończy się opening. Ogólnie całość pod względem technicznym stoi na naprawdę wysokim poziomie i jeśli jesteście w stanie przyzwyczaić się do tego stylu i takiej formy, to myślę, że nie powinniście narzekać. Cóż, dobrze skrojone historie, interesujący bohaterowie i solidna oprawa tego serialu sprawiają, że mogę Wojny Klonów z czystym sumieniem polecić każdemu fanowi uniwersum Star Wars, niezależnie od stopnia wtajemniczenia. Nie jest to raczej dobra opcja dla osób, które mają gdzieś, co zdarzyło się dawno, dawno temu w odległej galaktyce, no chyba, że jesteś kilku albo raczej kilkunastoletnim widzem Cartoon Network. Jednak serial się tak czy inaczej broni i to wcale nie tylko w kontekście atrakcyjności dla wąskiej grupy Star Warsowej geeków. I choć wciąż trzeba pamiętać, że to mimo wszystko kreskówka kierowana przede wszystkim dla młodych widzów i jak każda dłuższa seria ma też momenty lepsze i gorsze, to jak najbardziej cieszy mnie fakt, że coraz więcej ludzi się do niej przekonuje i traktuje tak jak na to zasługuje, czyli jako wartościowe uzupełnienie kanonu swoją drogą, ale z drugiej strony także jako duży zbiór bardzo ciekawych historii, z których każdy wybierze coś dla siebie. No, to ja wam przeszukuję listę moich ulubionych odcinków, a wy zabieracie się do oglądania. Do zobaczenia! Don't you think our priorities should be escape first, eat second? Do control your protege's insolence so I can concentrate. Anakin. What? Control your insolence. The Count is concentrating.